W bramce Adam Warga, w obronie Botka, Sise, Aneba i Civić. W pomocy Majga, Szabo, Lonczar i Abu Fani. Wyżej Marquinhos i na ataku Pesić. Tutaj rozegra Piast Gliwice. Wiemy, że zaplanowane są kolejne gry. Następny mecz już w niedzielę. Wtedy rywalem Piasta Gliwice będzie Krywbas Krzywy Róg. Tymczasem dobra akcja Ferencváros. Więcej miejsca ma skrzydłowy. Podbiega do niego Ary Mosur. Szykowanie w pole karne i bramka. Niestety tracimy pierwszą bramkę już w początkowej fazie tego spotkania. Starał się gdzieś tu ją przyjąć Michał Chrapek, ale nie dał rady. No jest pressing. Zobaczmy, czy to poskutkuje, ale dobrze, znalazł tutaj Abu Faniego. Dobrze, rozrzucił to na prawą stronę pomocnik Ferencváros. Próba zagrania w pole karne, uderzenie, ależ bramka, ależ to było uderzenie. Dobra, ale na tej małej przestrzeni dobrze radzi sobie Ferencváros. Teraz dobry odbiór. Marcy Bykowski w polu karnym. Wydaje się, że faulowany. I tak jest. Będziemy mieli jedenastkę dla Piasta Gliwice. Wszystko rozpoczęło się od dobrego zgrania Tichomira Kostadinowa, który wypatrzył w polu karnym Marcela Bykowskiego. A ten zastawił się i wywalczył jedenastkę dla niebiesko-czerwonych. Piłkę trzyma już Jorge Felix. Ustawia na 11 metrze i to Hiszpan będzie wykonywał rzut karny. No i trzymamy kciuki za Jorge. Uderzenie w lewy róg i mamy 2-1. A więc jeszcze walczymy do końca meczu. Niespełna 5 minut. Niebiesko-czerwoni po kilku naprawdę dogodnych sytuacjach w drugiej połowie zdobywają tę bramkę kontaktową. Starałem się jeszcze podopieczni Dejana Stankowicza utrzymać piłkę. No i takim rezultatem kończy się to spotkanie, więc 2-1 dla Ferencváros. Mecz zakończony tym wynikiem. Jedyną bramkę dla Piasta Gliwice w końcowej fazie tego spotkania zdobył Jorge Felix.